Magazyn sportowy. Arkadiusz Błaszczyk, dzień dobry. Słuchacie Państwo Radia Dla Ciebie. Kłaniam się nisko i jak co piątek zapraszam na magazyn sportowy. Ze mną w studiu oczywiście nasz stały ekspert, mistrz Polski z Legią Warszawa, Tomasz Sokołowski. Kłaniam się, Tomku. Witam Ciebie, Arku. Dzień dobry Państwu. W tej pierwszej części pomówimy o finiszu Ekstraklasy, w której pozostały już tylko 4 kolejki. W ostatniej kolejce na zwycięską ścieżkę wróciła Legia Warszawa, która prowadzi w tabeli z przewagą 6 punktów. To jeszcze oczywiście za mało na świętowanie, ale Mistrzostwo Polski jest już na wyciągnięcie ręki. Już za chwilę naszym gościem będzie Patryk Sokołowski, pomocnik Piasta Gliwice, który walczy o udział w europejskich pucharach. Z kolei w drugiej części porozmawiamy z Maciejem Sawickim, sekretarzem generalnym PZPN. Dziś czekamy na ważne informacje w kontekście Mistrzostw Europy. Mamy się dowiedzieć, w jakich miastach ostatecznie zagrają biało-czerwoni, a skomentujemy również nieudany projekt zwany Superligą. Nie zdążyliśmy sobie jeszcze wyrobić zdania na jego temat, a już przestała istnieć. Naszym słuchaczom przypominam jeszcze, że nasz magazyn można również oglądać na stronach rdc.pl, tvpsport.pl oraz na Facebooku TVP Sport, gdzie czekamy na Wasze pytania i komentarze. Ale na początek piłkarska Ekstraklasa. Tomek, z uwagą śledziliśmy to środowe spotkanie Piast Gliwice, Legia Warszawa. No, gdyby Legia przegrała, straciła punkty, to jej przewaga stopniałaby do zaledwie 3 punktów. Jeszcze niedawno trudno było nam sobie to wszystko wyobrazić, że w tej maszynie nagle coś się zatnie, tymczasem coś się zacięło. 3 mecze, strata 4 punktów i tylko jedna bramka na koncie. Tak, grając, jeszcze wracając troszeczkę wcześniej, Legia no, w 30 minut można powiedzieć rozgromiła Pogoń Szczecin. Mecz zakończył się wynikiem 4-2 i wcześniejsze spotkania. W 3 meczach Legia strzeliła 11 bramek i wydawało się, jadąc na Lecha, gdzie nastąpiła zmiana trenera, wydawało się, że no, nikt nie zatrzyma. A tutaj, no, można, tak jak wspomniałeś, coś nie się stało takiego, że Lech, mimo swoich tam perturbacji, znalazł sposób na Legię. Zagrał trójką w linii obrony, czyli piątką z wahadłowymi, tak jak Legia ostatnie spotkania rozgrywa. I to był chyba sposób, bo później następny mecz Legia gra u siebie z Krakowią, gdzie można powiedzieć wszyscy Krakowie leją, czy szukają punktów na Krakowie. I wydawało się, jak żeśmy rozmawiali, że przed tym spotkaniem, że tutaj no, nic się nie powinno wydarzyć takiego. Ale tu Michał Probierz był bliski zwycięstwa na Łazienkowskim nad Legią i coś się gdyby stało. Nie Artur Boruc, tak. Tak, można powiedzieć. Też zastanawia ta niemoc w ofensywie, Tomek, bo 2 mecze z rzędu bez strzelonego gola. W Gliwicach też nie było z tym najlepiej. Legia miała swoje sytuacje, ale wykorzystała tylko jedną. Co tutaj się twoim zdaniem dzieje? Powiem ci tak, żeśmy rozmawiali niejednokrotnie na antenie tutaj w naszym magazynie, że Pekhart jest dostarczycielem tych bramek i punktów, ale jak właśnie Pekhart gdzieś zawodzi, tak jak i w meczu było w Gliwicach z Piastem, że miał dogodne sytuacje. W meczu z Krakowią też miał sytuację na to, żeby zdobyć bramkę. I jeżeli ta maszyna, która do, można powiedzieć, z regularnością tutaj szwajcarskiego zegarka, wystarczyło troszeczkę miejsca w polu karnym i Pekhart po prostu piłka go szukała, Mladenowicz, Juranowicz, Wszołek dostarczali mu piłki i to wystarczyło, ale jak nie Pekhart, to kto? I, no i w meczu właśnie w Gliwicach, no tutaj Lopez, no właśnie to tutaj no dostarczył te punkty, ale takie sytuacje, jak później miał Kostosz i Pekhart, no w takich sytuacjach no trzeba zamieniać te sytuacje na bramki, bo później robi się nerwowo i wiemy, w Gliwicach, no, Piast miał swoją sytuację. To zanim się, Tomek, połączymy z naszym pierwszym gościem, to jeszcze jedno pytanie. 4 kolejki do końca, 6 punktów przewagi Legii nad drugą Pogonią Szczecin. Pytanie, czy tych 6 punktów wystarczy? Czy tutaj spodziewasz się, że będą jeszcze jakieś emocje? To znaczy, Legia chyba, jeżeli podejdzie skoncentrowana do tych spotkań i
te sytuacje, która pokazuje Piast bardzo mocny, odbudowany, liczący się tutaj w walce o puchary, a tutaj był w drugiej części spotkania przez Legię zdominowany i jeżeli tak Legia będzie grała, to nawet Lechia, która też tanio skóry nie sprzeda i zawsze była trudnym rywalem dla Legii, to na pewno tutaj Legia jest murowanym faworytem i to, co w ostatnich spotkaniach Legia pokazuje, że ma silną, mocną defensywę i Artura Borusa w bramce, gdzie w ostatnich trzech spotkaniach Artur nie stracił bramki, a na pewno jest w stanie stworzyć na pewno niejedną sytuację i ją wykorzystać. Tak, myślę, Tomek, że to jest odpowiedni moment, żeby przedstawić naszego pierwszego gościa. Przy telefonie Patryk Sokołowski, pomocnik Piasta Gliwice. Dzień dobry, cześć Patryk, jesteśmy już na antenie. Witamy cię. Dzień dobry, witam wszystkich. Rozmawiamy właśnie o waszym środowym meczu z Legią. Skończyło się 0-1. W twojej ocenie, jak blisko albo jak daleko było, żeby w tym meczu jednak coś więcej wywalczyć? Myślę, że z jednej strony trochę daleko, ale z drugiej strony też blisko, bo wiemy, jak się mecze układają, kiedy pierwszym się strzela bramkę. I też mieliśmy takie sytuacje, więc myślę, że ta bramka mogłaby dużo zmienić i Legia by mogła mieć problemy, żeby wygrać ten mecz. No ale tak jak panowie powiedzieli, Legia miała przewagę, tworzyła sytuację i to bardzo klarowne. Franek w bramce wyczyniał cuda, żeby nie stracić bramki, ale niestety ta jedna wpadła. Legię bardzo chwalił po tym meczu, zanim oddam głos Tomkowi, wasz trener Waldemar Fornalli, który powiedział, że to był najlepszy zespół, jaki w tym sezonie przyjechał do Gliwic. Czy podpisałbyś się pod tymi słowami? No, chyba tak. Myślę, że naprawdę bardzo duża jakość piłkarska u Legii jest, więc myślę, że podpisałbym się pod tymi słowami. Bardzo ciężki to był dla nas mecz i na pewno Legia w dobrej formie jest ciężka do zatrzymania. Na pewno przed tym spotkaniem z Legią, to na pewno jak przygotowując się do tego spotkania, czy ewentualnie jakieś fragmenty innych spotkań Legii, bądź może udało ci się obejrzeć jakieś któreś spotkanie właśnie czy z Krakowią, czy z Lechem, to też na pewno byliście tutaj optymistycznie nastawieni do tego, że Legia nie jest taką maszyną, żeby z nimi nie poszukać. Czy nie wygrać, wiedząc i poprzednich sezonach, jak przeciwko nim graliście? Tak, zdecydowanie. Ja sam oglądałem mecze poprzedniej Legii i też sztab szkoleniowy decydował się na ustawienie piątką z tyłu, czy trójką, więc myślę, że to też była ta analiza tych poprzednich meczów, między innymi z Lechem i z Krakowią, które skończyły się wynikiem 0-0, a i Lech, i Krakowia mieli sytuację, żeby wygrać ten mecz. I my chcieliśmy wyjść podobnie. Jeżeli coś się sprawdza, to też warto z tego korzystać. I myślę, że całkiem dobrze to wyglądało po 15 minucie, kiedy Legia też troszkę nas zaskoczyła ustawieniem i troszkę zmieniła to, co grała wcześniej, bo wyszła na dwóch napastników i musieliśmy też przeformatować to nasze ustawienie z piątką z tyłu i nieco inaczej to ustawić w przodu. To znaczy, można powiedzieć, że troszeczkę może nie to, że w jakim ustawieniu Legia wyszła, tylko chodzi o personalnie. To był plus dla Legii w tym spotkaniu, a czy dla was, oczywiście, że po meczu możemy troszeczkę być mądrzejsi, czy jakbyście zagrali tak jak wcześniej graliście, czwórką z tyłu, w takim ustawieniu, czy myślisz, że z perspektywy spotkania to nie byłoby korzystniejsze dla was? Oczywiście mówimy po meczu, to już można troszeczkę gdybać, ale tak patrząc na to, jak grała Legia i jak wy w tym ustawieniu, gdzie graliście, ale oczywiście już jak można powiedzieć, dawno nie, ale wróciliście do tego ustawienia, patrząc na to, jak inne zespoły poradziły sobie z Legią w tym ustawieniu. Myślę, że mogłoby to nie mieć aż tak dużego wpływu, bo graliśmy też czwórką w obronie, na przykład na Legii w meczu pucharowym, który wygraliśmy 2-1, ale myślę, że mecz wyglądał całkiem podobnie. Legia miała przewagę, ale byliśmy po prostu bardzo skuteczni i myślę, że w meczach z Legią to jest jedna z najważniejszych rzeczy. Tak, bo tylko że patrząc, jeszcze wrócę do spotkań Legii przeciwko Krakowi, przeciwko Lechowi, to oni nie stworzyli tyle sytuacji, co w waszym spotkaniu, prawda? Zgodzisz się ze mną?
No tak, na pewno tutaj były klarowne te sytuacje, szczególnie Tomasa Beckharta czy tam Kacpra Kostorza. Więc myślę, że coś też zawodziło może w tym ustawieniu i musimy jeszcze troszkę popracować, żeby ulepszyć i nie doprowadzać do takich sytuacji. Ale myślę, że Legia też po prostu grała bardzo dobrze i czasami jest ciężko przeciwstawić się, jeżeli ktoś naprawdę jest w formie, dobrze rozgrywa tą piłkę, to czasami po prostu nie da się ich zatrzymać. Już wracam do tutaj, tu kończąc może troszeczkę ten wątek. Jak z perspektywy spotkania, co było kluczowe, że tutaj, żebyście odnieśli sukces, patrząc z perspektywy meczu? No myślę, że też każdy się domyśla, że ta sytuacja Thiago to mogła zmienić losy meczu, bo bodajże była to około tam 65 minuty. Gdybyśmy wtedy strzelili bramkę na 1-0, to myślę, że moglibyśmy dowieść zwycięstwo, a przynajmniej jeden punkt. No ale niestety nie udało się strzelić. Ja też miałem swoją sytuację, może nie taką 100%, ale też mogłem strzelić bramkę, także szkoda, że nie wpadło, bo może ten mecz ułożyłby się troszkę inaczej i jeszcze więcej emocji było. Piast Gliwice, Patryk, walczy o europejskie puchary. No niesamowite, że jesteście teraz w tym miejscu, bo przecież długimi tygodniami gdzieś okupowaliście dolne rejony tabeli. W tych najgorszych momentach wierzyłeś, że no, de facto w tak krótkim czasie Piast wróci jeszcze do czołówki, będzie walczył o europejskie puchary? Wierzyłem. Cały czas wierzyłem w to, że to się odwróci i będziemy zdobywać więcej punktów. A zdobywaliśmy ich naprawdę dużo. Po tym samym początku do teraz przegraliśmy tylko jeden mecz z Wartą Poznań. Więc to była druga porażka bodajże w 16 czy 17 meczach. Więc myślę, że naprawdę dobrze poukładaliśmy naszą grę i bardzo dobrze to wyglądało. I mam nadzieję, że będziemy to kontynuować w tych ostatnich czterech meczach. No, nie ma co ukrywać, że trzymamy kciuki za Raków w Pucharze Polski i zrobimy wszystko, żeby walczyć o to czwarte miejsce. Tak, bo wtedy właśnie to czwarte miejsce też będzie dawało europejskie puchary. Czyli co, w Gliwicach cel jest jasny, taki jest przekaz ze strony też pana trenera. Piast walczy o europejskie puchary. Tak, dokładnie. No. Nie będziemy ukrywać, że nie chcemy walczyć o europejskie puchary. Też mówiąc o tym, że jeszcze parę tygodni, miesięcy temu byliście w zupełnie innym miejscu, też stało się to dzięki takiemu spokojowi też władz klubu. Nikt nie wpadł na pomysł, żeby dokonać roszady na przykład na stanowisku trenera. Chociaż to było kluczowe, Patryku, wiesz, bo jak wiadomo, przychodzi maraz, takie niepewność, jak dostajesz porażki, starasz się, pracujesz ciężko, ale przychodzą właśnie tydzień w tydzień, porażka, remis i to nie buduje. I co było takie kluczowe, jak patrząc z perspektywy czasu dla was? Myślę, że kluczowe było wytrwać w tym, co robiliśmy, jak pracowaliśmy i po prostu przełamać to. Po tym pierwszym zwycięstwie derbowym z Górnikiem Zabrze, myślę, że mentalnie też wszystkich to puściło i później po prostu poszło jak górki. Wydawało się, że jesteście na dobrej drodze i tutaj można powiedzieć, duża niespodzianka w Pucharze Polski trafiła się. No tak, tak. Naprawdę bardzo skupialiśmy się też na tym Pucharze Polski. Mieliśmy dużo sytuacji w Gdyni i myślę, że ta nieskuteczność była kluczowa. Bardzo szkoda nam tego. Siedziało w nas to trochę, ale teraz musimy to przysłowiowo odciąć i skupić się na tych czterech meczach, żeby z tego czwartego miejsca spróbować dostać się do europejskich pucharów. A jaka przyszłość jest, Patryk? Wiemy, że do końca roku masz ważny kontrakt. Jak ty dalej swoją jakby karierę tutaj budujesz? Jaką masz pomysł na to wszystko? No tak, mam kontrakt do końca roku, więc mam względny, można powiedzieć, spokój i mogę spokojnie pracować tutaj w Piaście. No wiesz, cztery kolejki do końca sezonu i praktycznie można powiedzieć, przychodzi chwila przerwy i można i od 30 czy od 1 lipca praktycznie możesz
po części decydować o tym, co dalej. No tak, tak też rozmawialiśmy z klubem, żeby dać sobie opcję na to, że mogę gdzieś też odejść do innego, na przykład zagranicznego klubu, jeżeli pojawi się taka oferta, bo takie się też pojawiały w zimę i myślę, że wspólnie zadecydowaliśmy z władzami tutaj klubu, z dyrektorem, że taki kontrakt podpiszemy, który daje nam możliwość i przedłużenia go w Piaście, ale też możliwość jakiegoś dalszego rozwoju i nie zamykam się na tą opcję. To jeszcze wracając na koniec, Patryk, do takich najbliższych wydarzeń. Gracie jutro na wyjeździe z Zagłębiem Lubin, które ostatnio przejechało się strasznie po Wiśle Kraków i ma na koncie, co ważne, tyle samo punktów, co wy. Też pewnie myślą o zajęciu tego czwartego miejsca, które może dać grę w europejskich pucharach. Czego tam się spodziewasz? Spotkanie z gatunku takich, których no po prostu nie wolno przegrać. No tak, na pewno. Myślę, że te wszystkie cztery spotkania będą tak bardzo podobnego gatunku, bo aż cztery drużyny mają po 38 punktów, więc myślę, że tutaj trzeba naprawdę bardzo dobrze punktować i każda wpadka to już może być nie do odrobienia. Nie do odrobienia, dokładnie, więc myślę, że możemy powiedzieć, że mamy takie cztery finały i na każdym meczu skupiamy się po kolei. Teraz jest Zagłębie Lubin. Gramy już jutro, więc bardzo szybko to idzie. I dobrze, bo po przegranym meczu najlepszą rehabilitacją jest kolejny mecz, więc podejdziemy bardzo zmotywowani. Tak, ważne te cztery mecze, tym bardziej, że ten ścisk w tabeli jest naprawdę niesamowity. Cztery zespoły mają na koncie po 38 punktów, cztery właśnie walczą o to czwarte miejsce. No i jeszcze Warta Poznań, bo jeszcze Warta Poznań ma 36. Dawno nie widzieliśmy takich emocji na finiszu. No tak, tylko że jeszcze Raków musiałem zapewnić te emocje. Tak, to prawda. 2 maja w Lublinie finał Pucharu Polski. No właśnie, wszyscy połowa ligi kibicuje Rakowowi w tym momencie. Tak, właśnie teraz sobie zdałem sprawę, że Raków w tym momencie jest chyba zespołem z największą liczbą kibiców w Polsce. Myślałem, że Legia. Tak. Bardzo możliwe. Czyli co, panowie, powolutku kończymy. Patryk Sokołowski, pomocnik Piasta Gliwice. Patryk, powodzenia w tej batalii o puchary. No i oczywiście na początek z Zagłębiem jutro. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich. Wszystkiego dobrego, Patryku. Zostajemy w studiu z Tomaszem Sokołowskim. Mamy jeszcze 2 minuty, więc Tomek, faktycznie może przyjrzyjmy się temu ściskowi za plecami tej prowadzącej trójki. Zagłębie, Piast, to tak, też ważne Piast, spotkanie. Śląsk, Lechia, Zagłębie, Warta też się liczy w walce o to czwarte miejsce. Raków gra ze Śląskiem, no, czyli Lechia gra z Legią, no to zobacz, no, takie mecze, które no, ci odpowiedzą na to, czy któraś z tych drużyn, która walczy o te czwarte miejsce pucharowe, czy Legia już sobie już przykładowo wygrywając w Gdańsku spotkanie, potknięcie tutaj Pogoni w Mielcu, która Stal chce te opuścić ostatnie miejsce, przykładowo Pogoń przegrywa, Raków traci punkty i w tym momencie Legia już jest na 3 kolejki przed końcem, jest mistrzem, ale dalej czekamy na to rozstrzygnięcie właśnie w finale Pucharu Polski. Tak, pamiętajmy też a propos Legii, że Legia ma morderczy terminarz w ostatnich 2 kolejkach pod Beskidzie i Stal Mielec, z którymi w tym sezonie przegrała i które teraz desperacko bronią się. No ale jeszcze Raków gra z Piastem, czyli tutaj no, w każdej kolejce coś się dzieje, ale najważniejsze dla tych wszystkich zainteresowanych będzie finał Pucharu Polski, tak? Żeby tutaj emocje były do końca, no to Raków dla siebie chce zapewnić już niesamowity sukces, czyli wygrać Puchar Polski i zapewnić sobie start w europejskich pucharach. Załóżmy, że Raków sobie poradzi. Już tak na koniec tej piątki właściwie aspirujących do czwartego miejsca. Masz jakiegoś swojego faworyta? No, mi się wydaje, że tutaj z tych to Piast i Śląsk taki, bo Śląsk też pod wodzą trenera Magiery się odradza. Także tutaj nam tak patrząc na to z perspektywy, ale też jakby Warta
wskoczyła to też bym nie miał nic przeciwko, bo na pewno za ten sezon zasługuje. Za tydzień też pomówimy o tym, co się dzieje tam w dolnych rejonach tabeli. Tam też ciężka walka o utrzymanie. Zostajemy w studiu z Tomaszem Sokołowskim. Wracamy za kilka chwil. Naszym kolejnym gościem będzie Maciej Sawicki, sekretarz generalny PZPN. Napowiemy o tym, w których miastach reprezentacja Polski zagra na Mistrzostwach Europy. W Radiu dla Ciebie teraz wiadomości, a my polecamy się za kilka chwil.